wyposażenie na Leoparda 1, jakie jest najlepsze? No tutaj widzę, pytał. Standard. Dosyłacz, stabilizator i mniejsze kół. Bez wenty? Bez went. Wenta jest już takim przeżytkiem, że nie ma sensu jej praktycznie na nic montować. No chyba, że na magazynki, gdzie masz slot, nie? Na chatek i wenty nie wrzucasz, bo jest totalnie useless. Na medy też. Chyba, że ci bardzo brakuje V-Range'a, tak? A na przykład na Tortoise grasz HP-ki czy wentę? No grasz dosył i kółko, nie? Czy jakoś jeszcze inaczej? Mi się wydaje, że gra wzmocnienie. Turbo. I dosyłacz. Cygan. Czyli bez kółka i bez wenty. No Tortoise aż tak cenności nie potrzebuje. No nie, bo w sumie na blisko się klepiesz. No właśnie. A turbo i dosyłacz, no musisz mieć. To no turbo musisz mieć, dosyłacz ja mogę, mieć. Mogę wyginąć ci przed tym? Tak, dobra. Spoko. Mam spot, ale jadę wywalony tam. Please no, ała. Please no. Ała. O, dużo ich tutaj, zobacz. Mogliśmy czekać, nie? W sumie, ale... Nie wiem, czy ja tu mogę wyjechać. No, nie było to 30 wykryte, ja bym wstrzymał się. Jak stoi tam na rogu, to może być lipa. Może być. Możecie mi oznaczyć, który budynek jest zniszczalny? Albo dobra, nieważne, na razie jedzie. Dobra, pikuję, trudno. Nie warto było. Nie warto nie było. Nie róbcie tego, co ja. Ałała. O, to... Tak się nie robi. Nie warto było żyć. Czemu ja walę? Dobra, chyba muszę się przewietrzyć trochę. Zaraz przyjdę. A, no, ale takie przewietrzanie i 5 minut przerwy bardzo pomaga. No, bo to już bo 12 godzin restartujesz głowę troszkę, nie? Przed monitorem to... Tak. Nie jest to... I też nie męczy gra, tylko to siedzenie. Robię takie... dłuższe streamy. Dobra, zaraz będę. Jeden, dwa razy zero. Nie widzowie, będę miał aparat multistrzaś. Jaki? A na zęby. O. A wiem, ale co masz krzywe? Mam pod skosem troszkę kły i muszę mieć. A ja na przykład krzywe. Duszy... No ja też mam krzywe, no bo to rośnie pod złym kątem, nie? No, nosiłem kiedyś i mi się poprawiło. Ale nie na tyle. Ale nie, ale potem wróciło wszystko. A no to musisz sobie taki stały, bo pewnie miałeś taki... Tak, zdejmowany. Jak byłem dzieckiem, miałem 8 lat. No to go na stały, bo to nie ma co... Ja ci mówię, multi to nie ma co zwlekać, bo... Zęby ci się będą kruszyć. Tak mi pani doktor powiedział. Totalnie zabawa nie jest niestety. Jak usłyszałem ceny, też mi smutno było. No. Ja miałem finansowany, jak byłem dzieckiem. Teraz ci nie jest finansowany. No. Ale... Nie wiem. Trochę bym się bał. Tego jakbym mówił, to już w ogóle bym mówił bardzo niewyraźnie. Czemu? Teraz te aparaty w ogóle nie wpływają na funkcję mowy, jeżeli są zewnętrzne. Te wewnętrzne wpływają właśnie na seplenienie, nie? No nie wiem. No ja wiem, bo mi pani doktor mówiła, no. No ja, jak oglądałem jakieś filmiki, to zawsze ktoś inaczej troszeczkę mówił. No bo to zależy od aparatu i od tego, jaką masz wadę. Ale jeżeli dają ci zewnętrzny, no to nie. Nie przeszkadza. Nie to tak mówił od razu, no. Jak Kaczor Donald. tak będzie pewnie. Tak fajnie Kaczora Donalda kiedyś. Jezu, jak on to genialnie robił. Nie jestem w stanie niestety wam tego przytoczyć, bo ja taki dobry nie jestem. Ale no, potrafił.
Ale po głosie nie słychać, abyś miał wadę wymowy. Ale ja nie mam wady wymowy. Znaczy przez zęby czy coś. Ja mam bardzo dobrą dykcję, słuchaj. Naprawdę, ja mam bardzo dobrą dykcję, bo kiedyś ćwiczyłem dykcję, brałem udział w różnych konkursach recytatorskich. No więc... dlatego się dziwię, że masz potrzebę posiadania aparatu czy coś. Znaczy ja mam taką wadę, która nie wpływa u mnie na zdolności, czy też na jakieś fonetyczne, nie mam żadnych fonetycznych, wiesz, zaburzeń, nie? Szarfu tur na cooldown gra, ty pago. Daj mu, Maksiu. A to chyba... Ja mu nic nie robię. Przecież ja mu nic nie robię. Nie no, ale... Kurde. No chyba jakieś jaja to są. No tym od razu fajny damage, tutaj raz, dwa, trzy, wjeżdżam na ostro. No, ale wiesz, co? Chciałeś potwora. No to fakt, no ja lubię potwory. Ha, ha, ha. Zniszczę ci ten, o, bomba. Ciekawe jak się Biszkoptowi grało w tej grze. Jak idzie multiemu wyzwanie? No super, bo już dziewiątka jest zaraz. Więc chyba nawet... Najwidoczniej. O jakichś, nie wiem. Kurde. Zderzenie mam z... GW Tiger. Multi, pomóż, weź mnie na hak. Aks, no pomóż. Nie, dzięki. Potrzebuj... Ale co ty mówisz nie dzięki? Ja mówię pomóż, a ty mówisz nie dzięki. To nie tak działa chyba. Halo? To tak działa. Mogę ci linkę rzucić taką, jak w Ortenderze. Wiesz jakie tam są linki? Jak tam wpadłeś do tej wody na linii Mannerheima, to mogłem ci taką linkę rzucić. To byłoby spoko, jakbyś mógł rzucić linkę i kogoś uratować. Jedziemy, czy zatrzymasz się? No to jest właśnie ciekawe. Nie no, ja za tobą jadę, jak ty robisz olina, to ja też. Ja nie zostawiam kumpli z tyłu. No. Mamy gościa. Gąskę mu zjąłem. Nie ma zestawu naprawczego, dam mu kolejny raz jak coś. Dałem gąskę jeszcze raz. Jejku, to ja bym musiał... O. Ja tutaj po drugiej stronie byłem, Max. No ja widziałem. Ja krosa zająłem takiego, wiesz, takiego dobrego krosa, nie? Żebyśmy tutaj mieli też łatwiej, nie? Ale słuchaj, ja ci powiem tak. Porobiony, tak? Teraz to wiesz. Nie po mojej gęsi to... Niemiło. No, już. Nie dałem.
Masz turbo cenę, bo szybko jeździsz strasznie. Mi się wydawało, że mój czołg jest szybszy niż twój. Ale ty masz chyba turbo. Co to za zawahanie? Halo? Bigos przyszedł zobaczyć, czy ze mną wszystko okej, okay, wiesz? Co ta fałka robi? Słuchaj, ja podjadę pierwszy, dobra? Ja ci tam spotnę. Mm-hmm. Co mi sobie... nice, ładna pecha. Aha, bo on tak wystawiony jest dziwnie. No. Ja go nie będę chyba kończył, co? Sobie go skończysz. No dobra. Arta, kadę. Jadę. Masz turbo? Ej, obrócić, ale to nie moja wina, słuchaj, bo nie mogłem wykierować. Ja spotnę te SU. Ej, plecy dostaję. Co jest? Co jest? Ale szczur kanałowy, to chyba kecaj, widzowie. Jakiej ty kecaje zawsze. O, pajeczek za 800. Okej. Okay. A wiecie, to ma 910? To jest jak KW2. Tylko, że ma 250 peny kumula. Ja kiedyś, słuchaj, był taki tryb, bitwa historyczna. I tam można było grać SU. To była idealna kontra na Tigery 1. No. Był taki tryb, że po prostu... Były Shermany, kurna, a ty mogłeś być Tigerem 2, kurna. Czemu, widziałeś tę pechę? Ale gamingowa pecha taka... Ja pamiętam, że uwielbiałem być tym SU właśnie. A takim Shermanem wchodziłeś do bitwy szybko, a takim innym to kurna 100 lat. Na kumulu 700, ale na HEK-u 910. Przepraszam, co? Na lewo idziemy. Ja bym jechał na środek. Czy gra się środek? Na dobrze, jadę środek. A do środek. Jestem, ja się cały trzęsę, panowie, więc przepraszam. Zły Wiggle. Wiesz co, multi? Zrób side'a delikatnego. A ja pod nich podjadę. Nie, jak będzie pikował szeroko, to mów. On się cofa, czy coś? Fit scrap robi. Okej. Okay. Dość mu klipa teraz. No nawet przyjmę. Od tego to nie chciałem przyjmować, wiesz? A pomogę ci wszystkie skończyć. Na traku postawiłem. Okay, jeszcze ja już tam wpierniczam. Już się wpierniczam. Mhm. Chciałem dać skorpiona, ale niestety nie mogłem. Jakie farmi awka, Biszkopcik? Biszkop tylko awkerów zabijała, tylko to potrafi. Wspaniale. Wspaniale? A tam chyba dwóch na awku siedzi, kurde, wegetacja w korzeniu zapewne. Nie, jeden strzelał, Jezu. My tu robimy czarną robotę, dobra. A on awkerów zabija. Ślizg do mnie strzelił. Jakieś ISO w ogóle snajpy. Co? Ja jestem idiotą, robię głupie piki, ale... Wyjmę tego lisa. O,
biszkop, to tak widzę, że minus zaraz życie. Został tylko Mordor tak naprawdę, tutaj te dwa tedeki, nie? Moim zdaniem multi trochę, nie wiem, czy potrzebnie tam jechałeś, wiesz? No już za późno trochę jest, wszystko jest... Widzę, że za późno, słuchaj. Już się skapnąłem, że jestem w dupie. Tutaj zobaczysz jeszcze HP, nie? Wiem, zobaczyłem. To szybko, zresztą ty byś szybciej dojechał na pewno niż ja, bo ja troszkę jestem odklejony. Hop. Pojechał rozlać hapę tym patriotom, super sprawa. Jezu, no co jest z tym działem? Co za gówno to działo momentami jest? Biszkop zabrał wszystkich hafkerów, dlatego jedną stronę bitwy. Jeden hafker był, co ty chcesz? Dwa razy do niego strzeliłem tylko. Ha, dwa razy za dużo. Dziękuję bardzo, panie XBig Pip PPXX. Bardzo dziękuję, piąteczka. A ty terefkę to na przykład ty wybierasz z jakiegoś programu, czy jak ty to masz terefkę, ten 8 tier premium? Kupiłem. A, czyli sobie kupujesz jakiś czołg, tak? No. A to 103 nie byłaby lepsza? Moim zdaniem lepsza. Dwolna. Nie, mordo, uwierz mi, 103 w obecnej macie jest o niebo lepsze niż refka. Dwolna. Oj. Nie wygrasz. Niepoważny jesteś, chłopie, no. Ja nie lubię te 103. No to czemu? To dobry to jest. Nie lubię tego tedek. Ale a grałeś nim dłużej jakoś, czy po prostu tak sobie chwilę pograłeś? No nie lubię go. Ja słyszę, co ty do mnie mówisz, że go nie lubisz. Ja się pytam, co w nim jest nie tak. Jest duży. Jak tam trybiki muszą napierdzielać teraz. Zmuszony biedak do myślenia po 20 godzinach grania w bota. Multi, nie zapędzaj się tak, okej? Oj, nie wiem. Co, oj, mam 2T30 tylko. Nie, no, to moim zdaniem tak, moim zdaniem też... Piątka na snajpie. A, widzę to. Aha. Moim zdaniem ten czołg 103 jest bardzo fajny, ja nawet zacząłem polecać to ludziom zabońcy, jak nie mają żadnej premki, są zmuszeni wziąć zabońcy coś, to jest najlepszy czołg. Mogę ci go skończyć, jak chcesz. Nie ma sprawy, nie ma problemu. Fajnie, że tutaj komunikacja, jakieś dzięki, że go wyjąłeś, stary. A bo ty do mnie mówisz. No nie wiem, do którego mówię, no już nawet, bo tamten to już w ogóle nie oddycha totalnie, to... Muszę mówić do kogoś, kto odpowiada chociaż trochę. Ta F5, kurde, na goldzie. No. Poczułem. Półne fikter ziemka multi można tylko jakiś... I z Maina klanu swala do PNF 5 złotych. Żasmutur wyczuł, co się dzieje i witam uciekł. Witam pana, panie fan fighter. Pewnie, też będę robił takiego streama długiego, niedługo, więc będziesz mógł się ze mnie śmiać. Love jeszcze na snajpie, oła. Ja chyba perma spota, nie wiem, albo... Tak, potem jak najbardziej.
Kurde. Przewróciłem się. Ja wracam na bazę, bo tutaj baza... Dobrze, no to to już możesz zająć, nie wiem czy dążysz. Ten lof mnie pierze tutaj po boku, bo wystaje. Mam problem. Dziękuję Bartłomiej Tabak, ale nie mam możliwości picia kawy za bardzo, bo mnie brzuch boli. Szara. Widzę go, widzę go. Brzuch cię, brzuszy cię boli po kawusi? No. To może... Może coś trzeba brać jakieś, nie wiem. A to dziwne. Ale od dużej ilości kawy cię boli brzuch, czy po nawet prostu tak nawet wypijesz? Może masz jakąś nietolerancję na coś, wiesz? Nie, no jestem po operacji. No to nie fajnie, na przykład no ja uwielbiam kawę, nie? Bo to jest kiedyś cholerę piłem. Smutno. Ale zepsułem o kurde, chyba minus. Nie, no nie, no snajpiące piątka mi daje bomby, czujesz to? Nie, jest tu kolorowo. No. Rany. Nie wiem czy wiecie, ale ten czołg jest gównem. Ej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie. Ej, czy nie odbiłem wiecie. Nic wieżą. No niestety, ten czołg jest mega słaby moim zdaniem, jak na... No ale no wieżą nic nie no, tier 9, no nie. Nawet nie walił z gold do TVP do mnie, tylko on ma 248 peny. Zrobiłem damage, no ale co z tego? Trochę mi przykro jest. Zwierzątko. Tak, zwierzątko. I co piłeś, jak ci się podobało? Halo? Jak ci smakowało? Halo! Halo! Jak ci smakowała? Nie, no właśnie, ja nie pamiętam, czy ja ją piłem. No to piłeś, pójdę czy nie piłeś? No, no mówię, nie pamiętam, czy ja ją piłem. A to mówiłeś, że kupiłeś. Nie, kupiłem zwykłą kawę, nie kopiluwak. Kupiłem sobie wiśnię z nugatem i wiśnię w rumie. Troszkę się pogubiłem. Jezu, co jest? Street wieża? No właśnie. Halo. What the fuck? Co tu się dzieje? Żadnej szóstki dobry, za obligacje nie bierzemy. A są w ogóle szóstki za obligacje? Tak. Nie bierzemy żadnej, nie opłaca się. Dokładnie. Lepiej już ósemkę, jak już trzeba. Chociaż też nie jestem fanem od razu brania ósemek. Ja od razu branię już... dziesiątek. Nie no, czemu? 1-2-1 jest genialny. Ja bym nie wziął go. Zbierałbym na Chieftaina. Ale jak ktoś woli grać medami, a nie HTK-ami? To i tak nie weźmie Chieftaina. Czy ja wiem. Ja tym 1-2-1 lepszy damage kręciłem niż Chiefem na wielu sesjach. No ale ty to jesteś troszeczkę inny, specjalny. No ale no jak ktoś nie będzie mógł grać 1-2-1, to i Chieftainem sobie nie poradzi moim zdaniem. No ja uważam no, odwrotnie. No to pozycje, cooldowny, te sprawy, no to trzeba umieć już. Fajna pozycja na tym falej. Strawa i 7B jest dla mnie dużo trudniejszy. Jest trudniejszy do grania, oczywiście. Ej, Godzilla jest AFK trochę tak jakby. To cię zepchnę na dół? Ciszę, czekaj. Ja zabiję tortoise tylko jak coś, dobra? Okej, okay, no ja nie mogę wychylić po tortoise, nie mam puszczenia. No to... Emil się wyklepał chyba, nie? Zabijasz go? Nie. Chyba, że mi oj. Przepuści. Może go zabiję, no, czekaj? Ja go zabijam. Wymiesz Wymila. Nie chcę ci wjechać w celownik. Nie, nie, możesz sobie wymierzyć. Chciałem powiedzieć, dobra, to strzelę. Chciałem podjeć, ale nie no, ale powiedziałeś. No tak, powiedziałem dokładnie, ale chciałem dokończyć zdanie. Czekaj, ja go piknę.
No mi strzelił na pewno. Nie zdążyłem. Dawno się potem... Pozdrawiam Kecajka. Ale Kecajka z nami nie ma, Rody sobie poszedł do nory. No nie wiem, ale no miałem pozdrowić. Zrobiłem co mi kazano. A co kazano to już nie pamiętam. O kurwa, co... znaczy cholerka jasna. Jeden faktycznie wyszło spoza mety. Próbowałem tym pograć, świetny czołg, jeszcze 3 miesiące temu robiłem tym fajne wyniki. Czym, jak to? 1-2-1 zwykłym, ale jak była ta meta kranowa, próbowałem tym grać, to cierpiałem takie katusze. Tak mi się tym nieprzyjemnie grało. Słabo było po prostu, jednym zdaniem. Nie, 1-2-1 by ciągle można robić świetne wyniki. Grałem jakiś czas temu i się dobrze bawiłem. Jadę bokiem na czwórce, co? Myślisz, że się ucieszy, jak zrobi damage? No, jestem namierzony, przez E4, uwaga. O, nie trafiłem, pech. Not good. 4KD jakby co, nie? Spoko, jak tutaj wsysam dupą. Spoko, ja farmię damage, wszystko jest okej. Okay. Piszkop to brzmi lepiej niż na początku. Czemu? No? Na początku gorzej było? No. No i ile razy mnie przebije, co jest? Weź mi powiedz, żeby... Nevermind. Mówię mu coś. Musimy się po niego jechać w całe. O, sam sobie przyjechał, super. Super! Cztery fragi! Dobry ziom. Chciałem powiedzieć, że zrobiłem 4 fragi. To jest naprawdę ładna bitwa. W wodzie go chociaż nie boli. Za mocne. To już by było całkiem. Wszystko to za mocne. No dobra, no. Sąsiad z klatki obok, czy znacie legendę? A, więc się pyta, jaką operację miałeś. Tak żółtne, że oślep. Nie. Ja? Koniec. 6 no. Złotych. Trochę pracowałem przy montażu komputerów, laptopów, składaniu laptopów, naprawianiu no. Komputerów i laptopów. Z taką operację miałeś, tak? Na żołądek. Nie jest dobrze tam naprawdę, co tam nie jest dobrze, nie? Halo Max, coś chyba się nie dogadaliśmy, nie? Ja źle usłyszałem chyba. Źle usłyszałem, no dobra. A przegraliśmy grę, wiesz? Ja overpikuję. Ja straciłem całe, chyba miałem oczy ze śmiechu zamknięte. A to samo. To długo nie pożyję, no. Emil mnie pikuje za free. Nie wiem, o co chodzi. Weźcie DPS-kę w Emila. Chłopaki, on jest o waszej stronie. Czemu ta drużynka jest taka nieoddychająca? Przepraszam, ja tu trzech typa trzymam. Co jest? Polosowałem. Panowie, zaraz będzie pikował, ok? Za jakieś 15 sekund. Solo versus cały świat.
koncept ten jest królem życia, nie? Emil? Pikniakę. Pikujemy. Koncept. We strong, boys, we strong! No wiadomo. Szkoda, że mi piknął. Dobra, ale walczyłem jako szalały w ogóle. Co ja tutaj zrobiłem? Masakra. To ciekawą operację, Max, miałeś, słuchaj. No wiem. No jeszcze od tego, żeby od składania laptopów kogoś brzuch bolał, to nie słyszałem. Chyba w gazowy stan skupienia wszedł. Odparowuje właśnie. Także lubicie mi wziąć brodę? Ja bardzo lubię. Jak dialog Arquela i Rypsona o Bounty bez kity. Lubisz Bounty? On nie wie, o co chodzi. Ale się śmieje. Ale jak ty to skminiłeś, że ja się ciebie pytam, jaką ty miałeś operację, a ty mówisz, że z komputerami pracowałeś, ty i części składałeś. Jak ci się to połączyło, ty? Bo ja słyszałem, jaką miałeś wcześniej pracę. A pracę, nie operację, rozumiem. No tak, no to mogło pójść coś nie tak faktycznie. Max się zmęczony? Co ty gadasz, on udaje? On już teraz tylko wydaje takie dźwięki jak wiaterzy z Minecrafta. Nie, o co chodzi? Ja tutaj tak sobie stoję, a tu w sumie to wszystko pojechało. No i sobie stanę. Będę sobie stał. Jak tam kroplówka? Biszkopcik? Wchodzi, no. No dobra. No dobrze. A tutaj jakieś listki leżą. Trzeba powiedzieć Kecejowi, żeby się jutro wieczorem nie odpala, bo stary horror robi. Twój sąsiad Marian czy pingwiny mają kolana? 5 złotych. Czy pingwiny mają kolana, jest pytanie.
A, mają kolana. Wszystko mają. Wszystko mają, to jest odpowiedź. Nawet srają. A czy samiec kangura ma torbę? Ciężkie pytanie. Ty, Multi, a ty masz jakąś muzyczkę włączoną? Nie. A czemu? Bo mi live'a na YouTubie zawiesili. A możesz używać muzyki z tego, Epidemic Sound na przykład. To są fajne kawałki, ja mam wykupione. Nie kosztuje dużo. Ja kiedyś to miałem, no? Ale mi się nie podobały. Ale może, nie wiem. Ale kiedy to miałeś? Bo ja to też kupiłem już, jak to już było bardzo fajnie rozwinięte. Aha. No dobra. Cały czas coś dodają, nie? Tam możesz sobie okres próbny zrobić. No to sobie zobacz. Dobrze. Polecam. Dobrze. Aha. Jak to możliwe? Nie wiem, czemu to mnie przebiło. Miałem kiedyś taką. Coś cudownego. Tak, wszystko streamy są codziennie tak naprawdę. No, się... codziennie. Chciałbym tylko skręcić. Prawo chyba skręc. No i super, no jedziemy. Wspaniała decyzja tego zawodnika. O, popchnął mnie. Zobacz, zobacz. Widziałeś? Tak, widziałem. Tutaj było cimci rimci. Seta na tubie. No, trochę tak jest. O! Siup! A ja nie będę spał. Ja nie wiem właśnie. Ja nie jestem taki śpiący w sumie. Nie wiem. Ja ryzykuję, okej? Porobiony na mózg, jak małe dziecko. Powinno wejść w sumie. No dobrze, ale spokojnie. Ale ja jestem spokojny, no nie wymuszaj spokoju na mnie, jak jestem spokojny. Ale ja nie jestem przekonany. Że ty ciągle marudzisz, mordo. Dobrze idzie wszystko tutaj. Super idzie? Aha, no to super, że idzie. Biszkop jedzie, ale Biszkop ma ulepszenia polowe, które mu zabierają życie. To nie. Tak? No? A może ja też tak, o kurczę, co ja zrobiłem? Masz większy DPM kosztem życia. No suck. Ale mi z klika zrobiłem, co ja zrobiłem w ogóle? Ja krzywo piknąłem, mordo. To nad czym się tu zastanawiać? Problematyczne to jest. Ale jakie ty masz wyposażenie na tym kartoizie? Full DPM. Dziękuję bardzo. Ale gdzie no jest wzmocnienie? Grać. Nie mam wzmocnienia, full DPM. A gdzie masz wzmocnienie? Nie no, ale nie musisz mieć tak, ja ci powiem. Szczerze, najlepszy zestaw to jest turbo, HP, wsyłasz. Dokładnie. Nie no, wiem. Ale ja zresztą też dychę walnąłem bez HP, więc... Whatever jest. No. Jak ma ci wejść dobry wynik, to ci wejdzie. 5 sekund reload. ...dla gracza w odbić 2500 WN8 przy zaczęciu przygody z zwykłym... coś to mnie strzeliło. Nie dość, że mi to nie lata w tej grze, to jeszcze zrobiłem PPGA Place'a, widzowie. Troszkę zebrałem. Ale spocuk na tej eboli. No właśnie. O, ci bym tutaj nawalił jak tym cirymci. Oj, ja właśnie chciałbym taką podmiankę, jakby się dało. Nie, no wiem, ja mu wjeżdżam w ryj, nie? Nie wiem, czy jest taka opcja, żeby właśnie wymienić Johana Chieftaina. O. To ja bym wymienił chętnie. No ale go tu mi jest silny, na traku stoi. No to był Job właśnie.
A sobie zagram. Czy ta arta może? Cały czas na ogłuszeniu. Nie, no przecież to kpina jest. No, no, no on powinien mieć minus, no. No dobrze.